Z Ewangelii według świętego Marka. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Tyle razy już decydowaliśmy się na nawrócenie, na porzucenie grzechu, a potem okazywało się, że nic z tego nie wychodzi, bo wlewaliśmy tę nową nadzieję do zupełnie starych, utartych norm naszego życia. Jeżeli nie zrezygnujemy z tego, co nasze, z tego, co dotychczasowe, jeżeli się nie wyzbędziemy bukłaków, które są po prostu przestarzałe, nawyków, które prowadzą do grzechu, no to łaska, która ma nas zmienić, tak naprawdę tylko rozerwie nas od wewnątrz. Dlatego właśnie zmiana życia, zmiana nawyków musi się wiązać z radykalną zmianą całego sposobu myślenia, z metanoją, nawróceniem rozumianym jak całkowita i radykalna zmiana ścieżek swojego życia. Bóg tego uczy i Bóg do tego uzdalnia. Do zobaczenia jutro.